mamy Danię, mistrza olimpijskiego, mamy Chorwację, zawsze mocny zespół. Myślę, że też ekipa Niemiec, która zagrała super na igrzyskach i na ostatnich mistrzostwach. Ciekawe będzie, jak poradzi sobie Chorwacja, trochę tam odmłodzony skład, ale zawsze są silni mentalni i groźni. Polska, na którą też będzie trzeba zwrócić uwagę. Hiszpania, która nie była na olimpiadzie, będzie pewnie podrażniona tym, że tam się nie znalazła, nie mogła walczyć o medale. Katar się pozmieniał trochę, mam inny skład teraz, ale myślę, że właśnie najbardziej będzie Francja, Dania i Chorwacja, one będą walczyć bardzo mocno. Generalnie około 10 zespołów na świecie gra na bardzo podobnym poziomie. Każdy z każdym będzie toczył wyrównany pojedynek. I ciężko tutaj szukać jakichś najlepszych drużyn, bo dużo zależy od formy dnia, od tego jak wejdą w turniej, od kontuzji. Na pewno też będzie kilka niespodzianek, tak? Zależy dużo będzie od 1/8 i od ćwierćfinału. Tym bardziej, że jest to turniej po cyklu olimpijskim, gdzie wiele drużyn stara się wprowadzić coś nowego, odmłodzić swoje reprezentacje, więc może dochodzić tu do tego typu niespodzianek właśnie, że pojawi się ktoś, na kogo nikt wcześniej nie stawiał. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn od 11 do 29 stycznia w Telewizji Polskiej.